La, 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 la. Jaka pyszna kawa. O nie! Oblałem się. Putain! Fais chier! Merde! Je suis pas content. Nie jestem zadowolony. No ale jak zareaguje Polak? Tu nasuwa się pytanie, czy Polak powiedziałby kurwa? Kurwa! Czy kurczę? Jeżeli chcesz poznać odpowiedź, zapraszam cię na odcinek. To chyba jednak coś w tym kółku było. No właśnie, w tym odcinku porozmawiamy sobie o wulgaryzmach i o słowie putain. To jest bardzo słowo przez Francuzów lubiane, przez tak jak przez Polaków kurwa. Ale putain to jednak nie jest kurwa. To znaczy, żeby odpowiedzieć na pytanie, które sam sobie zadałem i żeby nie robić clickbaitu, w Polsce jest tak, że kurwa to jest kurwa, nasz skarb narodowy, nasze bogactwo. A kurcze to jest kurcze. To jest zupełnie coś innego. To nie ma nic wspólnego. Kurwa, kurcze. To jest spektrum. Z kolei putain i przekleństwa francuskie są bardziej kontekstowe. To znaczy możemy powiedzieć coś w dobrej wierze albo w wierze, która już taka dobra nie jest. To wszystko zależy od kontekstu. Więc kontekst rządzi i kontekst jest rzeczą, która jest niesamowicie ważna. Możemy sobie wyobrazić taką scenkę, że uczeń sobie idzie albo sobie raczej w klasie siedzi, dostał test, nie podoba mu się wynik i odpowiada putain, qu'est-ce que c'est cette merde? C'est folle ou quoi? Czyli kurwa, co to za gówno? A co to za gówno? Ty na głowę upadłaś? To w ten sposób może się odezwać tylko raz. Chociaż jak mi powiedziała moja kursantka, można się odezwać tak dwa razy. Pierwszy i ostatni. I w tym kontekście jest to słowo bardzo, bardzo wulgarne. Dlaczego? Bo putain etymologicznie oznacza, poczytamy ze słownik, dlaczego nie, prostituée qui exerce son métier dans la rue ou en maison de tolérance. Maison de tolérance, jak ktoś nie wie, oznacza również maison close, tak jak taki serial na Canal+, albo bordel. Un sacré bordel, po polsku burdel. Oh, quel bordel dans ta chambre. Putain, jako synonimy ma oczywiście catin, albo putain. Putain, używa się zamiennie. Więc jak uczeń powiedział putain, ça va pas la tête, to jest to niesamowicie wulgarne. Ale nie musi być to niesamowicie wulgarne. Zobaczmy sobie teraz filmik z Kamelotu. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Kamelot, ta seria wróci na tapet, ça va revenir sur le tapis wielokrotnie, więc na razie tak tylko przedstawię postacie. Mamy z jednej strony króla Artura, druida Merlina, Merlin, on nie jest magiem, bo nie potrafi magii, on chciałby sobie z wilkami gadać i wszyscy się z niego śmieją, więc to jest bardzo tragikomiczna postać. I mamy jeszcze arcymaga albo sorcier Elias. Merlin chce sprawdzić, czy Elias jest tak w ciemię bity, jak wszyscy myślą, więc zadaje mu zagadkę. I posłuchajmy tej zagadki. Zagadka brzmi, qu'est-ce qui est petit et marron? Elias, un marron du Merlin, putain, il est fort séquent. Więc co on dokładnie powiedział? Wiemy, co znaczy słówko putain, dziwka. Dziwki rejestrujemy w piątki. A co znaczy słowo con? Możemy zobaczyć całą rodzinę znaczeniową, to jest trochę rodzina patologiczna, nie ukrywajmy. Con, connard, connard, albo du con, tak jak mamy nazwisko Dupont, więc s'appelle pas du con. Mamy też wersje żeńskie, na przykład con i connasse. Jesteśmy za równouprawnieniem. I co znaczy słówko con? Spójrzmy sobie jeszcze raz na słownik, bo trochę tu klniemy, ale też patrzymy na słowniki. Con znaczy seks feminin. Czy żeby tak to ładnie ubrać w słowa, są to kobiece narządy rozrodcze. Pizda, innymi słowy. I to jest słowo, które jest fascynujące. Dlaczego? Dlatego, że pizda w każdym języku zachowuje się nieco inaczej. Mówiłem na moim vlogu, że mamy różnice, zacząłem mówić, bo nie oglądajcie tego. Zacząłem mówić, że są pewne różnice między brytyjskim i amerykańskim. Po amerykańsku powiemy pussy. Don't be such a pussy, man. Just do it. Don't be a pussy. Czyli nie bądź taką cipką, nie bądź taką pizdą, nie bądź taką cipą. Widzicie, jaki piękny jest język polski. Z kolei Brytyjczyk powie can't, albo can't, nie do końca wiem. Jak u niego can't, który w ogóle przypomina ten francuski con, oznacza prawie to samo, czyli gbura, chama, osobę, która nie potrafi się wysłowić. Can't, don't be a can't. Nie bądź, właśnie nie bądź cipą, tylko nie bądź hamem, nie bądź może chujem. To też jest interesujące słowo. Wszystkie słowa są interesujące. Widzimy więc, jakby zrobić jakąś mądrą komparatystykę języka. Widzimy, że amerykańskie pussy przypomina bardziej polską pizdę, z kolei zaś francuskie con przypomina cunt. I jesteście teraz mądrzejsi. Więc Francuz, który nie jest w ciemię bity, powie je suis pas con. Albo jak mówi bardzo ładnie, powie je ne suis pas con. Je sais pas, je ne sais pas. Dlaczego Francuzi mówią je sais pas? O tym porozmawiamy sobie w innym odcinku. Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. Bardzo lubię dygresje i mogłem zrobić ich 5, więc teraz się ograniczymy tylko do 2. Nie wiem, czy pamiętacie takiego artystkę, który się nazywała Conchita Wurst. To jest taka postać z brodą. To jest zabawny twór językowy, bo z jednej strony mamy hiszpańskie słowo concha, które znaczy po francusku coquillage, a z drugiej strony, z tej
gorszej, z tej niemieckiej strony, mamy Wurst, to znaczy kiełbasę. Więc Conchita Wurst, to znaczy dosłownie muszelka, kiełbasa. Takie, wiecie, to jest zabawne, w sensie baba z brodą, nie wiem. Druga dygresja. Z Włoch mówiliśmy sobie o dziurkach z przodu. Francuzi bardzo lubią dziurki, trou de cul, to znaczy dziura w dupie. Dosłownie. Trou de cul. Więc możemy mieć dziurkę z przodu con i możemy też mieć dziurkę w dupie. Dupa po francusku to jest cul. Słowo, które jest vachement important, które jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli nie znacie tego słowa, to w ogóle nie mówicie po francusku. Reasumując, tak jak powiedział Merlin albo Merlin, putain, il est fort ce connard, il est fort ce con. Więc dosłownie znaczy to dziwka, ale mocna pizda. Myślę, że to nie byłoby dobre tłumaczenie. Powinniśmy to przetłumaczyć. Czujemy, że ten nastrój jest taki może nie antagonistyczny, jest lżejszy, więc raczej och, cholera, ale jest mocny, dobry wariat, jakkolwiek, ale to nie jest wulgarne, to w żadnej mierze nie jest wulgarne. W Polsce nie ma czegoś takiego, że jest putain, w Polsce kurwa to jest, kurwa. I nie wyobrażam sobie, że wchodzi sobie cały na czarno norek umazany pastą do butów, a na to reaguje Karol Krawczyk. O kurwa, to się nie może zdarzyć. I teraz, jak o tym myślę, to myślę o Putinie. Zacytuję Putina. Kto nie chce powrotu tych czasów, to nie ma serca. Ale kto chce powrotu tych czasów, nie ma rozumu. Drugi przykład. Przykład z dupy. Też sobie nie wyobrażam, żeby wyszedł sobie Ferdek, zaczął się pluć do boczka. Panie, nie interesuje się pan, panie, bo ja się panem nie interesuję, dobra? A boczek mu na to, kurwa, spierdalaj pan, panie Ferdku. To jest słowo, które jest wulgarne. Nie może paść słowo kurwa w tym serialu, bo to jest po prostu poziom wulgarności, który jest niespotykany. Po francusku, jak widzieliśmy, można zwyzywać na nauczycielkę, znaczy można, ale nie polecam, ale można też użyć w takim stylu właśnie lżejszym, tak jak w następnym odcinku. Tak jak mówiłem, ten serial będzie wracał i mamy teraz znanego już Artura, mamy jego zięcia Leo Dagon i mamy rycerza takiego, który trochę zawapala tet, nie działa mu głowa i on się nazywa Perceval. Więc Perceval wpada na jakieś głupie pomysły, nie potrafi mówić. Je me suis gouré, je me suis gouré. Non, non, Perceval, je me suis gouré. Zamieszałem się. Więc robi jakieś głupoty, ściąga uwagę wrogów i Artur nie wytrzymuje i się na niego rzuca. Ale Leo Dagon reaguje w następujący sposób. Hey, ty, bon sang! Mais là, on va se faire tuer, là! Animaux de la forêt! Au, au, au! Au, au, au! Attendez! Au, 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 au! Au, 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 au! Oh non, mais arrêtez, là! On va se faire repérer, là! Oh, putain! Arrêtez maintenant, là! Putain, w sensie les bras m'entendent, ręce mi opadają, o putain. Jezu i Maria to są też słowa, które bardzo Polacy lubią. Czyli co, putain jest niewulgarny? No nie. Spójrzmy sobie następny filmik, gdzie mamy bardzo ładne zdanie, jedno tylko. Pozwolę sobie powtórzyć. Je voudrais foutre le feu à cette putain de ville. Chciałbym dosłownie spalić to, teraz sobie możemy pozwolić na bycie wulgarnym, jebane, pieprzone, zasrane miasto. To już nie jest polskie kurcze. Kurcze! Chciałbym zniszczyć to miasto. Kontekst. Kontekst jest inny. Nie podaliśmy tytułu filmu, z którego ten fragment pochodzi. Słowa są skomplikowane. Więc wracając do naszego konkursu. Napiszcie w komentarzu, skąd pochodzi ten cytat. Jeżeli odgadniecie, to będzie tak jak z waszą emeryturą, to znaczy kiedyś może coś dostaniecie, nie wiem. Dobra, zrobiliśmy sobie jedno słowo, więc czemu by nie zrobić drugiego? Zobaczmy sobie teraz może, jak się wyzywają ludzie w Saint-Déménage. Saint-Déménage to jest taki serial, który jest trochę stary już, przedstawia scenki z życia codziennego, scenki małżeńskie, trzech pokoleń, trzech generacji. Generacja 30-latków, 50-latków, 70-latków. Oczywiście ta strona teraz przedstawiana, to jest strona taka konfliktowa, ale to jest ton taki bardzo rubaszny, ten taki lekki, może nie rubaszny, może bardziej lekki. Tonton to znaczy wujek po francusku. Ton jest lekki. Także przyjrzyjmy się teraz tej scence. A ouais, c'est chaud. Attends, on va essayer. Insulte-moi. Crétin. Mais non, mais vas-y, insulte-moi. Ah. T'es qu'un pauvre type psychorigide, complètement névrosé, qui pense qu'à sa gueule. Ok. À moi. Salope. Bon, dis donc. Mais non, mais réponds pas à ce que j'ai répondu, moi. Oh, mais je suis pas une salope. Est-ce que je suis un psychorigide qui pense qu'à sa gueule? Więc padło nam nowe słówko, czy nowe. Dla mnie to nie jest nowe słówko, może dla was jest. Mamy słówko salope. Salope, co to dosłownie znaczy? Dosłownie, spójrzmy sobie na nasz słownik. Sale qui a perdu sa netteté, sa pureté sous l'effet d'une matière étrangère qui souille, tache et donne à la chose altérée un aspect déplaisant ou dégoûtant. To znaczy brudne. Mamy czasowniki salir albo suyer i to znaczy brudzić. Osoba, która jest zbrukana, czyli dziwka brudna.
brudna dziwka, osoba, która jest nieczysta. Jak o tym myślę, to może do tego właśnie, jak po angielsku mamy słówko sales, że mamy wyprzedaże, to może do tego te sales nazywają się sold, bo to by po prostu źle brzmiało. Brudne, rzeczy brudne, które są tańsze, ale są brudne. Jak widzimy, salope, znowu poczytajmy słownik. Salope, femme débauchée de mœurs dépravées ou qui se prostitue. Dosłownie, dziwka, brudna dziwka, dziwka, która jest brudna. Więc wróćmy do naszej scenki, scenki z życia codziennego. Czy oni, naprawdę mamy wrażenie, że oni się wyzywają, że pani mówi do pana ta gueule, albo la ferme, ta gueule, gueule, że masz jakiś tam smutny ryj, gębę, gębę, gueule to jest gęba, ryj. Uwaga lingwistyczna, albo dygresja, jak wolicie. Można gębę otwierać albo zamykać, l'ouvrir, la ferme, donc la ferme, zamknij ryj. Zamknij ryj! Albo można też powiedzieć, pourquoi tu l'ouvres, dlaczego otwierasz ją gębę, bo można ją zamknąć. Le prochain qui l'ouvre, je l'envoie aux galères pendant 3 ans. Sans déconner, je le fais. Więc po co ma być otwarta, skoro może być zamknięta? Czyli salop. Salop znaczy co? Znaczy dziwka, on mówi do niej brudna dziwko. No chyba nie, mówi raczej och ty jędzo, och ty zołzo, tak? To zmienia, widzimy, że to zmienia troszkę kontekst. To nie jest wulgaryzm. Ale to może być wulgaryzmem, jak zobaczymy w tym filmiku właśnie. Ten filmik, który zaraz zobaczymy, nazywa się Lascar, Verlan Scarla, Kaira, Rakaj. Powiada przygody ludzi, którzy mieszkają tak nieco dalej od centrum Paryża. Tam Paryż, nie wiem czy wiecie, ma takie arrondissement, tak jak w Ślimak, Colimaçon i im większy numerek, tym jest mniej przyjemnie, tak przynajmniej myślą. I to powiada przygody ludzi, którzy mieszkają w le banlieue, na przedmieściach francuskich, bo przedmieścia na przykład amerykańskie są takie fajne, fajne, bo są białe, bo tam wyrzucają czarnych i po prostu strasznie są rasistami, a we Francji jest odwrotnie, że we Francji te przedmieścia właśnie nie są takie ekskluzywne, są raczej takie mniej ekskluzywne. I będziemy dużo mówili o różnych kreskówkach, które mówią o takich fajnych przygodach. Więc teraz zobaczymy sobie taki fragment serialu, który się nazywa właśnie Lascar i zobaczmy, w tym odcinku będą padały słówka, które już znamy, czyli pojawi się nam gueule, salope, putain. I zobaczymy, że teraz nagle to staje się wulgarne. Więc zobaczmy sobie, jeżeli teraz nie rozumiecie tego filmiku, jeżeli tego nie rozumiecie, a istnieje duża szansa, że nie rozumiecie tego filmiku, to nie szkodzi, bo mam dla was niespodziankę. Nie będzie napisów, ale będzie coś lepszego. Będzie dubbing. Więc spójrzmy na filmik. Hey, oh! Vous faites quoi, là, bordel? Stationnement illicite, monsieur. Je verbalise. Putain, vous déconnez, j'étais juste en train de faire une course, là. Mais je fais mon métier, hein. Mais merde, je vous dis que ça fait à peine 3 minutes que je suis garé là. Et le moteur est froid, monsieur. Bordel, mais je viens voir un pote qui est malade, vous allez pas faire la pute, quand même. Pardon? C'est pas possible, ça, on se garde 2 minutes, et il y a toujours une connasse de contractuel pour vous mettre une prune. Ah, c'est comme ça, hein. Et bon, on va voir si je suis une connasse. C'est plus ça, 300 allez, francs pour insultage, hein. De toute façon, je la paierai pas, ta putain d'amende. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Il se passe que votre salope de collègue, là, elle m'aligne des prunes pour me faire chier. Ah, je vous en prie, hein, surveillez votre langage. Mais vas-y, mais ferme ta gueule, toi, grand asperge, je t'emmerde, moi. Oui, c'est comme ça. Très bien, monsieur. Plus 3000, plus 500, plus 1, les prunes, allez, plus. Ok, c'est ça, amusez-vous bien, bande de salopes. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais qu'est-ce... Oh, les gars, ça. Oh, les putes, ma bagnole, dis. Salope! No, niestety mówiłem, że to może być trudne. Mamy tam dużo takich słów właśnie z argo, verlan, na przykład zamiast powiedzieć voiture, to jest słowo zbyt proste. Na samochód powiemy różne słowa, używamy. Na przykład bagnole, chignole, caisse, taco. Się zmienia czasami rodzajnik, ale rodzajniki, po co komu to? A komu to potrzebne? Rodzajniki, czy tam rodzaj, gender? Gender? Nieważne. Więc uwaga do was, nie piszemy, jeżeli chcecie, żebyśmy pisali jednak, czy jest na przykład, nie wiem, la caisse, czy le caisse, to mogę pisać, ale myślę, że to nie ma sensu, bo to ważne, żeby tylko kojarzyć słowa. Jak chcesz sobie sprawdzić to możesz sobie sprawdzić, albo też mogę wrzucać pod odcinkiem listę słówek, które i tak sobie wypisaliśmy, więc nie wiem, jak to rozwiązać. Napiszcie w komentarzu. Więc są różne słówka, na przykład samochód jest bagnole. Pojawia się też bardzo fajne słówko. Bardzo fajne dwa słówka. Właściwie też możemy zrobić kolejną dygresję na ten temat. Mamy słówko garce. Wróćmy do naszego słownika. Garce. Qui a l'apparence d'une femme de mauvaise vie. Chienne. Chienne to jest suczka. Suka, dosłownie, w sensie jest facet, pies. Sien i jest suczka, która się nazywa sien. Sien. Porównajmy to z sien. Sien masculin, sien. To jest kobietka. Ja mam takiego psa, który jest właśnie dziewczynką. Zawsze mnie pytają, czy to jest dziewczynka, czy chłopak. A mój pies ma już 8 lat. To ja wtedy odpowiadam, to nie jest dziewczynka, to jest kobieta. Bo już na psie lata 8 lat to jest więcej niż 8 lat na ludzkim. Wracając do tematu. Suka dosłownie znaczy sien, garce. I tu jest fajny moment do dygresji, bo żeńskie słowo garce jest bardzo obraźliwe, jak widzimy w tym filmiku. Męskie ga, uwaga, ja tam nie wypowiedziałem źle, ja robię dużo błędów językowych, dużo mam chaos w głowie, ale nie zapomniałem o tych dwóch literkach. To jest wymawiane ga. Nigdy tego nie wymawiamy gar, bo gar to jest dworzec, a nie wymawiamy tego gars, bo to już byłoby...
złe. Więc mówimy ga. To znaczy mec, tip, czyli facet. Nie wiem, czy wiecie, ale tip po francusku może znaczyć typ, czyli facet, człowiek, gość, ziomek. Ziomek. No właśnie, powiedziałem ziomek, bo lascar to ciężko przetłumaczyć, to nie do końca jest nasza polska batola, to jest trochę inne słowo, na przykład kasos możemy powiedzieć i mamy taki serial, który opowiada przygody, kreskówka, bardzo fajna, dorosły chłop, a lubi kreskówki, przynajmniej nie chińskie bajki, kreskówki francuskie są ok, dwa kciuki w górę, więc jest dużo kreskówek, po francusku, Francuzi lubią kreskówki. Kreskówki to jest sztuka wyższa, komiks to jest literatura, ja w to szczerze wierzę, więc wracamy. Więc lascar to nie jest do końca patola, to nie jest też ziomek, ale zostało to przetłumaczone na polski jako ziomek. Jest to wykonalne. Jak to? Pytacie mnie, czy da się tak zrobić, żeby coś przetłumaczyć, że było po francusku, a już nie jest i jest w innym języku? Czy da się tak zrobić? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy powinniśmy? A ja na to wam odpowiem tak. Więc zobaczmy teraz polską wersję ziomka. To jest jedna z lepszych rzeczy, która powstała, jeżeli chodzi o dubbing, jeżeli chodzi o adaptację, to jest po prostu trzy kciuki w górę. Aż trzy. Ejo, co pani kurwa robi? Przepraszam, muszę przerwać. Chyba wiecie, kto to dubbinguje. Otóż to jest Sokół. Montażysta, nie ten Sokół, inny Sokół. Tak, ten właśnie, to Sokół dubbinguje. I zresztą nie tylko Sokół, tylko w ogóle wszyscy raperzy, więc jak ktoś jest tak stary jak ja, to będzie ich pamiętał. Znaczy nadal są, więc może też ich znacie. Mam nadzieję, że znacie, powinniście znać. Więc to jest jedna z lepszych rzeczy, to jest 30 odcinków, tylko pierwsza seria została zdubbingowana, ale polecam wszystkim, to jest jeżeli chodzi o poziom udźwiękowienia tego, poziom lokalizacji, to jest coś niesamowitego. Polecam, więc posłuchajmy sobie, jak Sokół wyzywa Straż Miejską od... Właśnie, posłuchajmy, jak wyzywa, jakich słów używa. Ejo, co pani kurwa robi? Zakaz parkowania, spisuje mandat. Kurwa, pani żartuje, załatwiałem tylko drobny interes. Wykonuję swój zawód. Kurwa, mówię pani, samochód stoi to 3 minut. A silnik jest zimny. Byłem tylko odwiedzić chorego kumpla, chyba nie zagra pani jak suka. Su... Nie do pomyślenia, człowiek parkuje na minutę i zawsze jakaś suka ze Straży Miejskiej wlepi mu mandat. Ach tak, suka, dobrze, zaraz się przekonamy. Jasne. Plus 50 euro za obrazy funkcjonariusza. Tak nie zapłacę tego jebanego mandatu. A proszę pana, co się dzieje? Pani skurwiała partnerka wlepia mi mandat za mandatem, by mnie wkurwić. Proszę uważać na język. Zamknij mordę, pasztecie, olewam cię. Ach tak, proszę pana, plus 500, plus 700, plus holowanie. Tak, dobrej zabawy, banda suk. Więc znamy te słówka. Wszystkie słówka, które padły do tej pory, to jest, nie wiem, garce, salope, putain, etc. I raz one były tak bardziej tak w stylu miodowych lat, w stylu kiepskich. A teraz widzimy, że to jest troszkę bardziej wulgarny ten kontekst. I tak jest. I to jest właśnie, co starałem się wam pokazać, że jednak po francusku jednak to jest troszkę bardziej kontekstowe. A po polsku to jednak kurwa jest kurwa. To jest moja złota myśl. Dzieci, piszemy w zeszytach. Kurwa to jest kurwa. Dziękuję. A po francusku ten putain to jest kurwa albo o, kurczę. To zależy. To już od was, w zależności. Czyli w takim razie poznaliśmy w odcinku putain, salope, garce, gel, kilka słów, które są różne kontekstowe. Na tym moglibyśmy skończyć, ale ja lubię dygresję. Tak bardzo lubię dygresję. W tym odcinku padło jeszcze jedno słówko, o którym nie mówiliśmy, a to słówko też zasługuje na osobny odcinek. Emmerdé, to znaczy emmerdé, courir de merde. Pokryć gównem. I to jest bardzo popularne ostatnie słowo, bo prezydent Francji powiedział coś, czego być może nie powinien był mówić i Francuzi przez długi okres czasu zastanawiali się, co dokładnie znaczy słówko emmerdé, bo Macron powiedział do Francuzów, że nie chce być polityczny. Znaczy, nie mówię, czy to jest dobrze, źle powiedział, to po prostu tak powiedział i Francja o tym lingwistycznie dyskutowała. W sensie, ja jestem filologiem, ja nie jestem politykiem. Filolog słów się nie boi. Więc emmerdé była dyskusja, jaki to jest poziom wulgarności. Macron powiedział, że będzie właśnie pokrywał gównem ludzi, którzy się nie zaszczepili, bo oni obciążają system zdrowotny chyba. Więc co to dokładnie znaczy emmerdé? Jaki jest poziom tego wulgaryzmu? To znaczy emmerdé jest wulgarne, jest mało wulgarne, czy trzeba przepraszać za to? W Polsce takiej dyskusji nie ma. Jeżeli ktoś powie pieprzaj dziadu, no to jest wulgarne. To można mówić, że to nie jest wulgarne, ale to jest nie jest wulgarne. Ja się tylko łapię za głowę, co by było, gdyby ktoś powiedział spierdalaj dziadu. Spierdalaj! To już koniec. Pokiemy walizki, to już trzeba się wynosić z życia politycznego, ale spieprzaj jeszcze może przejdzie. Spierdalaj, no sorry. Sorry, Gregory, nie przeszłoby to. I zostawmy was teraz na koniec odcinka z dwoma cytatami. Najpierw będzie General de Gaulle. Je vous ai compris, les Français. Je vous ai compris!
I to byłoby wszystko w dzisiejszym odcinku. To jest pierwszy odcinek, dopiero dobraliśmy się z montażystą, zrobiliśmy próbkę przy pierwszym podejściu, zostało to zmontowane w taki sposób. Trochę taki lol content powstał, ja chciałem zrobić sobie jakiś, nie wiem, wykład o fonetyce, albo jakieś takie mądre rzeczy, ale to po prostu, to się samo zrobiło, takie lol content. Chcieliśmy na razie z montażystą pójść w tę stronę, zobaczymy jak nam to pójdzie, to jest dosłownie pierwszy odcinek, także nie mam pojęcia, czy to jest dobre, czy to się dobrze ogląda, źle ogląda. Jak się źle ogląda, to jest to wina montażysty. Ale mam nadzieję, że to jest fajne, że to jest coś, no chyba takiego lol contentu nie ma, chyba jednak taki lol content to jest moja nisza, więc mam nadzieję, że to się fajnie oglądało, że wam się podobało, jeżeli się podobało, to zapraszam na następny odcinek, wszystkie uwagi techniczne, nietechniczne możecie pisać w komentarzach, Benz. Pamel, no, c'est français. Cześć, na wstępie chciałem przeprosić za jakość, wczoraj nagrywałem pierwszego vloga, wszystko było w miarę dobrze, jakość była dobra, dzisiaj niestety coś się wydarzyło, na koniec odcinka powiedziałem Benz, więc prawdopodobnie stało się to, co stać się musiało i coś poszło nie tak na płycie głównej. Spalę tobie płytę główną. Prawdopodobnie USB i z jakości, nie wiem, 4K czy 2K mamy 500p, tak? Przepraszam, mam nadzieję, że odcinek wyglądało się dobrze, pomimo wad technicznych, które prawdopodobnie uda się usunąć do następnego razu. A jak nie, no to poradzimy sobie jakoś. Na koniec jeszcze mała dygresja. Po nagrywaniu odcinka zorientowałem się, że zrobiłem wielką krzywdę mojej małej psince, bo cały dzień siedziałem zdenerwowany w domu, krzyczałem kurwo, kurczę i tak dalej, także pies się bardzo zestresował. Dodatkowo jeszcze postawiłem wielki ekran na środku pokoju, także pies nawet nie ma jak się poruszać, jest bardzo, bardzo zestresowany, więc mam nadzieję, że następnym razem, jak będziemy sobie rozmawiali o liczbach, to już takich przekleństw nie będzie i pies będzie mniej zestresowany, a i wam się też pewnie będzie lepiej oglądało. Także zapraszam na następny odcinek, łapki w górę i tak dalej, trzymajcie się i do następnego razu. Ciao!